Hej, witam Was w filmiku. Dzisiaj będzie troszkę nowości, takich ciekawych, i paletka Honey, czekoladka od Makeup Revolution, bo o nią prosiliście. Może zaczniemy od tych nowości, a w zasadzie od firmy Ados. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ta marka przysłała mi kilka rzeczy: balsam do ust, lakier do paznokci i top, dwie pomadki, takie klasyczne w sztyfcie, i tusz do rzęs. To, co mam na paznokciach, to są właśnie te lakiery, właściwie lakier i top, a troszkę Was przesunęłam. Wygląda to tak. Zaraz Wam troszkę poczytam w ogóle i powiem o tej marce, bo wydaje się bardzo ciekawa. Te kosmetyki są wegańskie, mają w zdecydowanej większości składniki naturalne. Zaraz Wam poczytam, tak jak mówię, tylko najpierw te lakiery Wam pokażę. Lakier to jest taki blady, brudny róż, no i top przezroczysty. To, co mam na paznokciach, to jest w ogóle jedna warstwa, słuchajcie tego. To jest jedna warstwa, tylko tu na tych dwóch dodałam sobie brokacik, to już jest, wiecie, coś innego. Natomiast to jest ten lakier, o. No i oczywiście przezroczysty top. Fajne jest w tym lakierze to, że no jedna warstwa wystarczyła i nie trzeba było tutaj nic kombinować. Więc mam te lakiery. To ewentualnie, jak się trzymają i tak dalej, powiem Wam w jeszcze innym filmiku, no bo w tej chwili tego stwierdzić nie mogę. Ale pozostałe rzeczy. Już Wam poczytam o marce. Mam tutaj taką ulotkę informacyjną i próbnik kolorów. Tak, myślę, że jest to młoda marka. Ważne, że marka wegańska i marka polska. No i teraz słuchajcie. Mamy tutaj taką informację. Jeśli chodzi o lakiery. Wegański lakier do paznokci bardzo szybko schnie oraz pozwala cieszyć się kolorem i blaskiem aż do 5 dni. No tego nie wiem, tak jak mówię, pomalowałam kiedy paznokcie? Przedwczoraj. No to na razie się trzyma, ale no trudno powiedzieć. W każdym razie do 5 dni jest odporny na odpryskiwanie, a płaski pędzelek sprawia, że łatwo się go aplikuje. O, to jest istotne. Aż 75% składników ma swoje źródło w naturze. W formule możemy znaleźć m.in. ziemniak, kukurydzę, bawełnę, pszenicę i maniok. Z kolei roślinna baza i top w jednym produkcie, a do tego w formule wegańskiej. Tworzony na bazie 84% składników pochodzenia naturalnego. No i również mamy wymieniony ziemniak, kukurydza, maniok, szpinak, zielona herbata. I to stanowi bogate źródło witamin, minerałów i antyoksydantów. Top zawiera również naturalną żywicę pistacjową o właściwościach utwardzających paznokcie. Odżywia, wzmacnia i pielęgnuje płytkę paznokcia. To na razie odnośnie tych lakierów. Tu jeszcze chciałam Wam pokazać próbnik kolorów. Tak jak wspomniałam, mam lakier i top, dwie pomadki, jeden balsam do ust, ten i tusz do rzęs. Jeśli chodzi o balsam do ust, bo może tak na początek makijażu fajnie byłoby nałożyć taki balsam. Już wyjmuję to z pudełeczka. Pudełko wygląda tak. I balsam. Tadam. Ja mam tę wersję naturalną, o, dokładnie tę. Naturalna, jest jeszcze litchi i jagoda. No i to wygląda w ten sposób. W ogóle ja już go otwierałam, słuchajcie. Jeszcze nie nakładałam na usta, ale muszę Wam powiedzieć, że ma bardzo specyficzny zapach. Taki słodko-woskowy. Przy nakładaniu stawia taki delikatny opór. Jest bardzo masłowaty, taki gęsty, nie wiem, czy to jest dobre określenie. Taki olejkowy właśnie, olejkowo-woskowy, o, to będzie dobre określenie. I jeśli chodzi o balsam, to mamy następującą informację. Wegańska pomadka ochronna powstała na bazie 90% składników pochodzenia naturalnego. I tutaj zobaczcie, jakie są w tym dobroci. A dlatego ona ma być taki masłowo-olejowy posmak, bo mamy tutaj olej konopny, olej ze słodkich migdałów, z pestek malin, słonecznikowy, rycynowy, arganowy oraz masło shea i kakaowe. Bogata w dobroczynne i naturalne składniki kompozycja znakomicie regeneruje, wygładza i odżywia usta. Dba o odpowiednie nawilżenie, zapobiegając ich pękaniu i wysychaniu. Delikatnie je natłuszcza i tworzy warstwę ochronną, i to czuć. Tworzy warstwę ochronną przed słońcem, wiatrem, mrozem. Pomadka posiada właściwości przeciwzapalne oraz przyspiesza gojenie się ran na ustach. Lip balm o zapachu delikatnej wanilii pozostawia usta w naturalnym kolorze, nie barwi, a jedynie nadaje subtelny połysk. O zapachu wanilii. Ja wiem. Może tak, ale ja nie bardzo tu wyczuwam wanilię. Raczej właśnie mi się tak olejkowo jakoś kojarzy. W każdym razie, no tak jak wspomniałam, jest taka masłowata, taka olejowata. No więc myślę, że na zimę jak znalazł. Jeszcze raz Wam pokażę balsam. Wygląda to tak.
Okej, balsam jest, no, no to teraz troszkę tę markę zostawimy, no bo mam jeszcze szminki i tusz, ale to będą jedne z ostatnich etapów makijażu, więc do marki Ados jeszcze wrócimy. Natomiast teraz chciałabym Wam pokazać bardzo fajną nowość, to znaczy nowość, która mnie bardzo zainteresowała, a mianowicie, tadam, ogórkowe serum z Lovi. Jak wiecie, to serum ananasowe jest jednym z moich ukochanych, uwielbiam je, więc jak po prostu zobaczyłam to, no to pomyślałam, że trzeba wypróbować. No i jaką my tutaj mamy informację? Odżywczy primer do twarzy 2 w 1 z ekstraktem z ogórka, pielęgnuje skórę, zapobiega jej przesuszaniu podczas noszenia podkładu, zwiększa przyczepność podkładu do skóry, tym samym zwiększając jego trwałość. Ok, no i mamy coś takiego w ogóle. Porównam Wam te dwa sera. To jest istotne, zobaczcie. To serum ananasowe jest zdecydowanie mniejsze. Ono ma 9 ml, natomiast ogórkowe ma, już Wam mówię, 18. A jednak, proszę bardzo, dało się. Mamy ananasowe i ogórkowe. I zrobię Wam takie, no powiedzmy, słocze, takie próbeczki na dłoni, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica. W sumie ja też chcę zobaczyć, jaka jest różnica, bo jeszcze tamtego nie nakładałam. O, tu jest to ananasowe. W ananasowym są takie delikatne, złote drobinki. No i teraz zobaczmy to ogórkowe. Pachnie ogórkiem. O, i tutaj z boku. To jest takie zielonkawo-cytrynowo-perłowe. Widzicie? Tu jest to ananasowe, takie ze złotymi opiłkami, drobinkami. I mamy to ogórkowe. Taka grubsza warstwa jest perłowa, taka perłowo-złota, perłowo-złoto-zielonkawa, o. Ale myślę, że jak się to rozprowadzi na twarzy, to z pewnością będzie bezbarwne. No okej, nakładamy. Tak jak wspomniałam, pachnie ogórkiem, tylko tak w taki słodki sposób. Nie tak typowo ogórkowo, tylko powiedziałabym ogórkowo-kosmetycznie, o. Pachnie, więc... Tu jeszcze sobie troszkę dołożę na nos i może na brodę. No i lecimy z rozprowadzaniem. No tak jak podejrzewałam. Na buzi no, ten kolor się wytraca, więc wiecie, no nie mamy takiej cytrynowo-zielonkawej poświaty. Ojejku, jakie to daje uczucie. Uczucie takiego nawilżenia, wiecie, jak sobie nakładacie krem taki żelowy, nawilżający. To jest mniej więcej coś takiego. Także po nałożeniu, w sumie efekt jest taki sam, bo i tutaj niczego nie widać, i tu niczego nie widać. Chociaż jak się nałoży to ananasowe, to gdzieniegdzie tam jakieś takie drobineczki złote przebijają. Przy czym jak nałożycie podkład, to i tak tego nie widać. Więc no w sumie niewidoczne są na skórze oba te sera. Jeśli chodzi o odczucie, to powiedziałabym, że w sumie porównywalne, bo no i to daje, wiecie, poczucie takiego nawilżenia i to również. Zaraz zobaczymy jeszcze, jak się będzie podkład na tym rozprowadzał. Mogę jeszcze powiedzieć tylko taką rzecz, że no tak, tutaj mamy 9 ml, tu mamy 18, więc a zatem jeśli chodzi o względy ekonomiczne, to po prostu to jest bardziej opłacalne. Ale nakładamy jeszcze, wiecie, podkład i zobaczymy, jak to będzie ze sobą tutaj grało. Podkład, który znam, a mianowicie Healthy Mix z Max Factora. No tak się lepi jak taka typowa baza. A jeszcze jedną rzecz sobie teraz uświadomiłam. Wiecie, czuć takie delikatne ściągnięcie na buzi. No więc mamy jakby kolejną różnicę, bo przy tym ananasowym czegoś takiego nie czuć. Okej, nakładam podkład. Zobaczmy, jak to będzie się tutaj rozprowadzało. No i tak, jeśli chodzi o to rozprowadzanie, to jakichś tam różnic nie ma. W zasadzie rozprowadza się podkład dokładnie tak samo jak na innych bazach, w sensie równomiernie, ładnie się rozkłada, nie robią się żadne placki, więc pod tym względem ok. Rozprowadził się podkład zupełnie normalnie, wiecie, bezproblemowo. Ja lubię tego typu specyfiki, więc mnie się podoba. Tak jak mówię, no, przemawiają za tą akurat wersją względy ekonomiczne, no bo bardziej się opłaca. Natomiast jeśli chodzi o takie, wiecie, odczucie, jakie te sera oba dają na twarzy, czy też, no nie wiem, jak się podkład na nich rozprowadza, to powiedziałabym, że są porównywalne, więc no, to już chyba czego potrzebujecie, co lubicie. Generalnie tamto uwielbiam, już wiecie, i chyba to też mi się będzie podobać, tak myślę. Okej, teraz może korektor jakiś. Tutaj co ja tutaj mam? Makeup Revolution, taki bardzo mocno kryjący korektor. Z wielką szpatułą. Naprawdę odrobina go wystarczy. O, zobaczcie, tyle. I zaraz Wam pokażę
co ten korektor potrafi zdziałać. Jakoś tak sobie ostatnio uświadomiłam, że nie używałam go za bardzo jakoś tak w filmach i tak pomyślałam, ciekawe dlaczego, nie wiem, jakoś tak mi, wiecie, umknął. No ale w każdym razie popatrzcie, taka ilość i siniaki sobie spokojnie zakryje. Jeśli macie mocne, jakieś takie silne, wiecie, zasinienia wokół oczu, to spokojnie ten korektor sobie z tym poradzi. O, nawet może trochę za dużo znowu nałożyłam. Ostatnio jakoś tak wszystkiego nakładam za dużo. Coś na powieki sobie z tym korektorem wjadę. A w ogóle właśnie, nałożyłam podkład. Z reguły ten podkład mi się nie klei na twarzy, a w połączeniu z tym serum na razie mam taką klejącą skórę. Zobaczymy. No to musi jeszcze oczywiście trochę popracować, ale zobaczymy, jak to się będzie razem zachowywało. Ok, no i teraz jakiś puder. Utrwalę sobie ten korektor. A, tak na marginesie. Ten korektor trzeba po prostu utrwalić, bo nie ma siły. To jest taka gęściocha i jak tego nie zrobicie, to on po prostu Wam powłazi w załamania. Natomiast jak się go utrwali, to zachowuje się bardzo fajnie. I tak jak się go nałożyło, to tak po prostu przez cały dzień siedzi. Tylko sobie właśnie też trzeba, wiecie, jakby nauczyć się go u siebie nakładać, bo jak nałożycie trochę za dużo, no to po jakimś czasie może wyglądać nieładnie. Także jak, nie wiem, ewentualnie będziecie go mieć, czy zamierzacie kupić, to tak, wiecie, musicie poczuć, ile możecie u siebie go nałożyć. Trzeba się z nim po prostu poznać. O, jeśli chodzi o puder, to brzoskwinka z I Love Revolution, no z Make Up Revolution, wiecie. Sypki puder brzoskwiniowy. Teraz bronzer, użyję sobie bronzera z Essence, to też kosmetyk, który znam i lubię, taki jasny, cieplutki, chociaż cieplutki w taki spokojny sposób, o, tak bym go opisała. To się nazywa Matte coś tam, Sun Club Matte Bronzing Powder i mój odcień to jest 01 Natural. Kupiłam go albo w Hebe, albo w Naturze, w Hebe. No widzicie, daje takie leciutkie ocieplenie. W roli różu dzisiaj Bourjois, tu jest 34, tak, 34 Rose d'Or, jeden z piękniejszych różów z tej serii w ogóle. I no i ten zapach, zapach jest klasyczny jak sam róż, proszę bardzo, to jest taki kolor, jest przecudowny. To jest rzeczywiście takie Rose d'Or, ma taką delikatną, delikatną złotawą poświatę, ale to jest naprawdę bardzo subtelne. Chodzi mi o to, że nie jest to róż matowy, tylko właśnie z takim satynowym, lekkim połyskiem. No wygląda przecudownie. Bardzo naturalnie, bardzo elegancko. Zresztą, no słuchajcie, o tych różach to chyba można by długo mówić, a wszystkie je znamy. To jest produkt klasyk. Jak robicie sobie makijaż, a jeszcze nie ma któregoś z tych różów w Waszej kosmetyczce, to sobie wybierzcie ten kolor, zobaczycie, że się zakochać. Rozświetlacz, tutaj jest rozświetlacz Chanel, który bardzo silnie męczę i staram się go zdenkować. Zobaczcie, już jestem, o, na tym etapie. Ciekawe, czy do końca roku uda mi się go wykończyć, ale wątpię. Tak z rozpędu zaczęłam sobie robić brwi. A brwi w ogóle sobie maluję, już Wam pokazuję. Mam tutaj taką pomadę od Hean z pędzeleczkiem. Mój odcień to jest blond. Nie, 100 Blonde Brown. O, tak się dokładnie nazywa ten kolor. Bardzo przyjemna rzecz, chociaż ja wolę kredki do makijażu brwi, ale ta pomada jest fajniutka, taka wiecie, miękka w sam raz. Brwi sobie utrwalam jeszcze żelem z Vibo. Tadam. Na powieki leci baza z Make Up Revolution, taka z kalendarza adwentowego. Uwielbiam te bazy, bardzo fajnie się sprawdzają. No i bierzemy się za paletkę Honey. Paleta jest, powiedziałabym, paletą uzupełniającą. W ogóle jeszcze raz Wam pokażę, o, wygląd. No taki właśnie, taki plasterek miodu. Z tyłu mamy tradycyjnie nazwę palety i markę. Kolorystyka jest następująca. Tadam. Kolorystyka jest taka bardzo mieszana. Mamy zielenie, róże, brązy, coś takiego brzoskwiniowego. Tak jak wspomniałam, paleta raczej uzupełniająca, nie ma tutaj koloru takiego bazowego, w sensie jakiegoś jasnego beżu matowego. Te dwa brązy, które tutaj mamy, można sobie nimi przyciemnić zewnętrzny kącik, ale no zobaczycie, będzie to raczej takie, nie takie bardzo, bardzo intensywne.
Może zrobimy tak, że najpierw wykonam makijaż, a potem zrobię Wam swatche, tak jak to zazwyczaj robię w serii czekoladowej. Ja sobie najpierw na powieki nałożę po prostu troszkę tego sypkiego pudru, tego brzoskwiniowego, którym pudrowałam całą buzię, o. Tak, żeby mi się tutaj nic w załamaniach powieki nie zbierało. No i łatwiej mi też będzie rozblendować, wiecie o co chodzi. No i lecimy z tą paletką. Zacznę od cienia Melisa. To jest ten kolor. Nałożę go na górną powiekę, tak na środkową część. Zobaczcie, to jest taka ładna miedź. Na zewnętrznym kąciku wyląduje jeden z tych ciemnych brązów. Honeybee, to jest dokładnie ten. O, zobaczcie, to jest coś takiego. No można nim przyciemnić zewnętrzny kącik, ale to jest... No to nie jest czerń, o może tak. Brązy są widoczne. Aha, kolorki jak to w czekoladach utrzymują się ładnie. To ja już Wam tego nawet nie muszę mówić. Zresztą ta paleta jest jedną z nowszych w ogóle. Nie jest najnowsza, ale jest jedną z takich, wiecie, świeżynek. Nie wiem czy pamiętacie, ale pierwsze czekolady w ogóle były troszeczkę inaczej zbudowane. Miały dwa cienie takie dłuższe na górze i na dole. I zazwyczaj to były jakieś tam takie cieliste maty, coś takiego. Ewentualnie coś perłowego, no różnie, zależy w jakiej palecie. O, no i tak wygląda ten ciemny brąz. No i to już, słuchajcie, w zależności co kto lubi, no można sobie to tak zostawić. Ja jeszcze dokładam trochę cienia Melisa, tego miedzianego. Można to tak zostawić, można dołożyć jakąś inną czerń, to już jak lubicie. Na wewnętrznej części powieki, cóż tu, może Royal Jelly, to jest ten kolor. Powiedziałam, że Royal Jelly jest taką różową brzoskwinką, no ale to teraz może nie będzie tego tak bardzo dobrze widać. Zobaczcie to na pewno na swatchach wyraźnie. No i wypadałoby czymś rozetrzeć górę. Tu mi jest potrzebny mat. Ja się wspomogę paletką My Secret Nude Glam i użyję tego takiego jasno-kawowego, powiedziałabym takiego nudnego koloru. Może nudnego, ale praktycznego. No i tym kolorem rozetrę sobie o, ten brąz tutaj. Na dolną powiekę nałożę cień Manuka. To jest takie ładne, brzoskwiniowe, stare złoto. Właściwie ono jest takie miodowe właśnie. Właściwie na zewnętrzny kącik i odrobinę na dolną powiekę dodam też trochę tego drugiego brązu, który nazywa się Bumblebee. Bumblebee. A na wewnętrznym kąciku wyląduje nektar, czyli ten jasnożółty kolor. To również jest cień błyszczący. To jest taki fajny typ żółci, który bardzo ładnie tutaj rozświetla wewnętrzny kącik. Natomiast cień Honeysuckle, czyli ten, nałożę pod łuk brwiowy. No i może dzisiaj nawet, słuchajcie, użyję eyelinera, a dlaczegoż by nie? Tutaj mam miniaturę, co to jest? Fenty Beauty, taka miniaturka z jakiegoś zestawu. Do palety jeszcze wrócimy, no bo zrobię Wam obiecane swatche, natomiast chciałabym dokończyć makijaż, więc jeszcze tusz i pomadki. No i tu słuchajcie, firma Ados. Muszę zerknąć na tę ściągawkę informacyjną. No i mamy o tuszu informację następującą. Wegańska maskara zawiera pantenol, który nawilża rzęsy i chroni je przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Powstała na bazie 70% składników pochodzenia naturalnego i zawiera olej rycynowy, olej z awokado, olej słonecznikowy, olej z pestek winogron i olej arganowy oraz aloes. Także
Maskara ma same dobroci, tylko mam takie pytanie, jakie ona ma właściwości? Czy ona jest wydłużająca, pogrubiająca? Nie ma tutaj nic ani na opakowaniu na ten temat. Jeszcze zerknę, wiecie, na pudełeczko, może tutaj coś będzie. No nie, mamy tylko informację, że wegańska maskara, która przeniesie Twoje rzęsy w nowy, naturalny wymiar, ale to mi nic nie mówi, więc... Dobrze, nakładam i zobaczymy, jaki efekt ona ewentualnie daje. Szczoteczkę ma... O, taką bardzo, powiedziałabym, klasyczną. Taki niewielki grubasek. A na rzęsach efekt da nam taki. Wiecie, pierwszy raz ją nakładam, więc zakładam, że będę musiała tutaj troszkę podokładać, bo jak to każda nowa maskara, wiecie, musi się rozpracować. O, i rzęsy pomalowane wyglądają tak. Moim zdaniem maskara ma właściwości bardziej wydłużające. Ładnie też rzęsy rozdzieliła w sumie. Tak, i raczej jest wydłużająca niż pogrubiająca. Taka wydłużająco rozdzielająca. O, tak mniej więcej to wygląda na moich rzęsach. Ok, robię szybciutko drugie rzęsy i przechodzimy do pomadek. Ok. Nie no, powiem Wam, że efekt mi się podoba. Jest, co prawda ja wolę maskary takie typowo pogrubiające, ale no tutaj rzęsy są widoczne, więc jakby no w sumie o to w makijażu chodzi. Rzęsy są widoczne, jakiś tam efekt jest, także maskara wydaje się w porządku. No najfajniejsze, słuchajcie, w tych kosmetykach jest to, że one właśnie mają tyle fajnych składników w sobie. No i są to kosmetyki wegańskie. I szminki. Szminki również mają takie same oprawki. Już Wam pokazuję opakowania. O! Ja mam tutaj dwa kolory, 02 i 06. Jeszcze Wam pokażę ten próbnik z kolorkami. A właśnie, jeszcze lakiery. Zobaczcie, lakierów jest tyle dostępnych. Ile tu jest kolorów? 15. W tym właśnie ten top bezbarwny. A szmineczek jest 10. Ja mam 2 i 6, czyli ten taki brązowy i taką fuksję. No tak to tu wygląda, ale zobaczmy, jak wyglądają w realu. Czyli dwójka. Dwójka wygląda tak... Na taki brąziak nudziak. Myślę, że o, dzisiaj chyba do makijażu ten będzie pasował, no ale zobaczymy. O, jaką mają dziwną konsystencję. Tak jakbyście... W sumie tak. Podobnie się je nakłada, jak ten balsam na usta. Są takie gęste, masłowate, troszkę toporne przy nakładaniu. Takie właśnie bardzo, bardzo olejkowe. Takie tłuste, wiecie o co chodzi. Ten kolor dwójeczka wygląda tak, no idealny. Dzisiaj to po prostu idealny dziennik w ogóle. Jeszcze muszę Wam oczywiście o zapachu powiedzieć. Pachną te szminki dokładnie tak samo jak balsam, czyli właśnie tak miodowo, woskowo, słodko, coś takiego, woskowo, olejkowo, te klimaty. No i zobaczmy, jak wygląda dziewiątka. Tak, tak, 09. O, taka dosyć ciemna. Taka śliweczka trochę. O, tak wygląda dziewiątka. No i myślę, że dzisiaj do makijażu to zdecydowanie ta, ale jeszcze info o pomadkach. Pomadki ochronne i kolorowe. I tutaj mamy taką zbiorczą informację i o tych balsamach, i o pomadkach kolorowych. Zarówno pomadka ochronna, jak i kolorowa to kompozycja, która znakomicie regeneruje, wygładza i odżywia usta. Dba o odpowiednie nawilżenie, zapobiegając ich pękaniu i wysychaniu. Lip Balm delikatnie je natłuszcza, tworząc warstwę ochronną przed słońcem, wiatrem i mrozem na bazie 90 składników pochodzenia naturalnego. Szminka natomiast zawiera 80% składników naturalnych i jest dostępna w 10 kolorach inspirowanych naturą. No ja mam te dwa kolorki, nakładam ten, czyli dwójkę, 02. I nakłada się te szminki tak samo jak balsam, właśnie tak delikatnie, tak stawiają opór przy, wiecie, przy nakładaniu. Tak wygląda dwójeczka. Na moich ustach, no nie, delikatnie widoczny jest, ale to jest no taki typowy dzienny kolor. Prawie niewidoczny, o może tak. Ale myślę, że ten kolor się wielu z Was spodoba, no bo właśnie taki, wiecie, nieinwazyjny. O. Także tak wygląda makijaż tymi ciekawostkami. Jeśli chodzi o markę Ados, to jest moje pierwsze zetknięcie z tą marką. Tak jak Wam wspomniałam chyba na początku, nigdy wcześniej jej nie miałam. Po prostu zetknęłam się dopiero jak przysłali mi te
tych kilka kosmetyków przed świętami, a dzisiaj wykonałam mi po raz pierwszy raz makijaż. No, wydają się takie bardzo przyjemne. O lakierach do paznokci to jeszcze nie mogę nic powiedzieć, bo tak jak wspomniałam, przedwczoraj malowałam, zobaczymy ile to się utrzyma. Jeśli chodzi o tusz, no to efekt mi się nawet podoba, bo te rzęsy widoczne są. Balsam i szminki bardzo przyjemne, takie gęstawe. Powiedziałabym, że w moim odczuciu nawet szminki są bardziej pielęgnacyjne niż kolorowe. O, więc jeśli macie spierzchnięte usta, które tak wiecie, szybko wysychają, gdzieś tam Wam pękają czasami, to myślę, że to Wam się spodoba, no bo po prostu zawartość, wiecie, tych wszystkich olejków i dóbr w tych pomadkach i balsamie, no jakby zachęca po prostu do używania. No bo teraz wiecie, i zima, więc mrozy. Z drugiej strony w mieszkaniach jakieś tam ogrzewanie, klimatyzacja, no więc takie rzeczy jak znalazł, takie gęste właśnie esencjonalne. Co jeszcze? Jeśli chodzi o serum z Lovely. Mnie się już podoba, ale to jest kwestia gustu. Tak jak mówię, ekonomicznie bardziej opłaca się to. No na razie, no bliższe mojemu sercu siłą rzeczy jest to ananasowe, ale to dlatego, że mam już którąś buteleczkę, ileś już tych kosmetyków zużyłam. To jest dzisiaj pierwsze zetknięcie z tym kosmetykiem, więc generalnie pozytywnie. Myślę, że jeśli chodzi, wiecie, o utrzymywanie się makijażu na tym, to raczej większej różnicy nie będzie. No i co jeszcze? No ta paletka, ale paletka to jest tak, wiecie, dołożona na życzenie, nie jest nowością. Ale ponieważ Wam obiecałam słocze, no to się za słocze bierzemy. Jak w każdej czekoladzie, mamy tutaj 18 cieni. Jak już Wam wspomniałam, te cienie są błyszczące, nie ma tutaj matów. Jak to trzymać, żeby Wam nie świecić? O, może tak. Wspomogę się troszkę tą informacją od Ados. No i lecimy ze słoczami. Kolory są bardzo ładne, fajnie napigmentowane. No one też ładnie, podejrzewam, będą wyglądały na swatchach, bo to są, zobaczcie, kolory błyszczące. Nazwa palety jest bardzo taka oddająca jej klimat. Właśnie taka miodowa, chociaż jest tutaj dużo też różowych kolorów, tak jak widzieliście. Jeszcze może tego dołożę trochę. Pierwsza czwórka. Następna czwórka, czyli ten ciemny brąz, różowy. No i tu mamy taki beż miodowy i właśnie ten miedziany, który już widzieliście na powiece. Słocze oczywiście bez bazy, jak zawsze. Zanięta paleta, chociaż jest błyszcząca w całości, to jest taka spokojna. W takim sensie, że do dziennych makijaży jak znalazł, no tylko oczywiście musicie lubić błyszczące kolory, bo inaczej... A jeśli chodzi, wiecie, o to, że brak matów, to moim zdaniem, no to nie jest wada tej palety, tylko cecha, ona taka ma być. A maty sobie zawsze można dobrać, wiecie, z innej palety, czy jakieś tam jedyneczki dołożyć, no co lubicie, co macie do dyspozycji i tak dalej. Kolejna czwórka. Ten zielony jest śliczny. Jest taki zgniło-zielony. A to jest po prostu biała perełka. To jest taka brzoskwinka. Też użyłam jej na wewnętrznym kąciku. I biała perełka. I dolny rządek. Tu mamy cień brzoskwiniowy. Tu jest ten śliczny żółty, który mam na wewnętrznym kąciku. Taki ciemny, brudny róż. I taki szaro-bury beż. On jest specyficzny. Ale na przykład nałożone na powiekę całkiem przyjemnie wygląda. Tak to się tak w oczy za bardzo nie rzuca. No zobaczcie, taki wydaje się niepozorny. I dwa ostatnie kolory. Tutaj mamy drugi brąz. Zaraz zobaczcie różnicę między tymi dwoma brązami. I tu jest taki jasno, zgniło, limonkowy, coś takiego. O, też bardzo ładny. A jeśli chodzi o brązy, to już Wam powiem, jaka jest różnica. Jeszcze ten zieleń, zobaczcie. Ten jest ciemniejszy, taki bardziej brunatny. Ja myślę, że to nawet widać. Ten jest delikatniejszy, blady, bardziej taki jasno-czekoladowy. O, no i tak wyglądają słodsze palety Honey. No i co Wy na to? Podoba Wam się ta czekoladka, czy nie? No moim zdaniem jest przeurocza. I tak jak mówię, chociaż mamy tutaj same cienie błyszczące, to dzienne makijaże spokojnie można nią robić. O,
a jakiś mat tam zawsze możemy sobie dołożyć z innej paletki. Okej, wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że te nowości Wam się spodobały. Napiszcie, co Wam wpadło w oko konkretnie, a może już na przykład macie to serum i już kilka razy też używaliście, jak się u Was spisuje. No i to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i wierzę, że widzimy się w kolejnym. A dzisiaj Wam już mówię pa, pa, na razie i do zobaczenia.